Witam w kolejnej recenzji, dziś Cuboid Keeper. Jest to dwuwymiarowa zręcznościówka autorstwa chilijskiego studia Otropi Games. Dość szybka strzelanka ze zbalansowanym poziomem trudności i dużą różnorodnością, jeśli chodzi o stworzony układ przeciwników oraz dostępnych poziomów. Sterujemy w tej grze budowanym przez nas statkiem, broniącym dostępu do tajemnic skrywanych przez pozaziemski sześcian, przed rzeszami przeciwników chcących dotrzeć do jego wnętrza i rzecz jasna ją poznać. Jednocześnie wraz z rozwojem fabuły poznajemy zarówno historię miejsca, które osłaniamy przed nacierającymi wrogami, jak i też historię naszych adwersarzy i przesłanki, które kierują nimi ku zgarnięciu tej tajemnicy. Oprawa graficzna i dźwiękowa. Grafika to dwuwymiarowa 2D, wykonana dosyć starannie, przypomina nieco futurystyczny wystrój rodem z sci-fi. Przeciwnicy, jak i sama walka, to feria rozbłysków i wybuchów. Wrogowie to statki o różnym wyglądzie, a plansze to statyczne podłoża i choć są nieco surowe w odbiorze, to jak najbardziej jest to odbiór pozytywny. Wszystko jest ładnie wykonane. Jeśli zaś chodzi o oprawę dźwiękową, tutaj także nie ma się do czego przyczepić. Dźwięki toczonych starć, wystrzałów i zniszczeń są dobrze zrealizowane i miło się tego słucha. Pewne zastrzeżenia mam natomiast do samej ścieżki dźwiękowej. W większości przypadków jest ciekawie skomponowana i naprawdę miło słuchać tych utworów, aczkolwiek trafił się jakiś jeden dziwny utwór, według mnie nie pasujący do całości, ale jest to jakiś tam mały mankament niknący w całości tejże oprawy. Rozgrywka. Naszym zadaniem jest przejęcie kontroli nad tytułowym strażnikiem sześcianu, modularnego obronnego systemu bojowego, będącego na usługach sztucznej inteligencji, zawiadującej systemami bryły. Naszym zadaniem jest bronić kolejnych lokacji, atakowanych przez różne rasy. Sterowanie. My w grze naszym statkiem możemy sterować za pomocą pada, aczkolwiek mnie w zupełności wystarczył tandem mysz plus klawiatura. Klawiszami WASD przemieszczamy statek, zaś za pomocą lewego klawisza myszki strzelamy w kierunku kursora, który robi zacelownik. Ciekawym pomysłem jest też sama walka. Standardowo jesteśmy jakby taką iskrą, która jest dosyć małym i szybkim obiektem, jednak z chwilą, gdy otworzymy ogień do przeciwnika, to nasz statek się jakby materializuje i przyjmuje swoje rzeczywiste wymiary. W tym trybie poruszamy się nieco wolniej, ale za to działają tu wszystkie moduły broni, ponieważ większa ich część dezaktywuje się w trybie poruszania się. Dodatkowo w miejscu zniszczonych przeciwników pojawiają się pełniące rolę waluty kwadraciki i znikają one po kilku sekundach, a da się je zebrać jedynie będąc pod postacią owej iskry. Tak więc co jakiś czas musimy przerwać ostrzał, by pozbierać kasę, nim ta wyparuje. Wraz z kolejnymi poziomami będziemy zaznajemiani z dwoma odrębnymi historiami przed rozpoczęciem każdego z poziomów. Na ekranie startowym po prawej stronie zobaczymy ramkę z opisem sytuacji ze strony najeźdźcy, zaś my przed każdą walką zostaniemy wprowadzeni konwersacją z systemami statku w bieżącą sytuację. Jak się okazuje, każda ze stron ma nieco inne przesłanki do działania. Systemy statku, rzecz jasna, starają się obronić przed targnięciem głębiej wroga, a ci zaś starają się przejść naprzód i poznać zagadkę skrywaną w centrum wielkiej kostki. Wielu próbowało i wielu poległo, lecz nowe ich zastępy stale próbują przebić się przez naszą obronę, ciekawi tego, co skrywa środek sześcianu. W trakcie całej rozgrywki naszym zadaniem jest sterowanie oddaną w nasze ręce jednostką obronną Guardian. Będziemy mogli ją rozbudowywać według naszego uznania, przeznaczając na to środki zdobyte w trakcie dotychczasowej obrony, przechodząc kolejne levele. Poziomów jest 40 i każdy z nich może zostać przez nas przebyty na jednym z dwóch poziomów trudności, łatwym i trudnym. Układ planszy jest na nich identyczny, jednak różnią się liczebnością przeciwników, ich rodzajem oraz układem. Poziomy są dosyć ciekawie skonstruowane i każdy z nich jest odmiennym wyzwaniem. Możemy do nich podchodzić wielokrotnie i w ten sposób zarabiać wirtualną walutę, co pozwoli nam na zakup kolejnych modułów uzbrojenia, na początku dosyć drogich i będących poza naszym zasięgiem kieszeni, jeśli właśnie chodzi o nasze zarobki. Za przejście po raz pierwszy zarówno łatwego, jak i trudnego poziomu otrzymamy po jednym punkcie rozbudowy, który umożliwia nam usunięcie blokady i tym samym możliwość dodania jednego modułu w odblokowane przez nas miejsce w trybie rozbudowy statku, a do niego możemy przejść przed rozpoczęciem każdej z misji.
Niektóre z takich miejsc są nieco droższe i do odblokowania tego miejsca wymagają poświęcenia przez nas 2 punktów rozbudowy. Jeśli chcemy wzmocnić nasz statek, by łatwiej nam się walczyło z kolejnymi przeciwnikami, zawsze możemy cofnąć się do jednego z już przybytych poziomów i przejść go na wyższym poziomie trudności. Co będzie też, rzecz jasna, o wiele łatwiejsze, mając już bardziej rozbudowany statek. A dzięki temu pozyskamy punkty do odblokowywania kolejnych pól i tym samym wzmacniania potęgi naszego pojazdu. Tak więc, wracając do tematu, przed każdą walką możemy przejść do modułu rozwoju naszego statku. Tutaj, jeżeli wykorzystamy punkty rozbudowy, zwiększamy tak naprawdę powierzchnię, na której możemy układać posiadane komponenty. Jeśli raz ją odblokujemy, ona już na stałe zostaje odblokowana. Tak więc tutaj tak naprawdę nasz pomysł, czy będziemy jakoś konkretnie się rozbudowywać, czy też będziemy starać się zachować jak najmniejszy kształt, ponieważ oczywiście im mniejszy pojazd, tym trudniej będzie go trafić. Nie ma też konieczności stawania do walki ze wszystkimi odblokowanymi już polami, a zatem jeśli masz takie życzenie, możesz wypełnić tylko niektóre z nich, na przykład zmniejszyć wymiary twojego statku w pionie, a żeby był szerszy w poziomie. Po odblokowaniu nowego pola, na którym możemy się rozbudowywać z naszym urządzeniem, możemy na nim umieścić jeden z dostępnych modułów. Jeśli pieniądze się skończą, możesz, jak już wspominałem, raz jeszcze przejść jeden z przebytych poziomów, by zarobić nieco grosza. A biorąc pod uwagę to, iż powtarzać będziesz niższe poziomy, będzie znacznie łatwiej, ponieważ obecnie twój statek będzie bardziej rozbudowany i będzie dysponować większą siłą ognia, pozwalając się efektywniej rozprawić z najeźdźcami, więc zarobek tym samym nie powinien być jakimś wielkim problemem. Poziom możesz przechodzić wielokrotnie, więc jeśli brakuje grosza, trzeba znaleźć jakiś szybki, łatwy poziom i po prostu czesać tam kapustę. Czas zatem omówić te moduły bojowe, które możemy umieszczać już w odblokowanych przez nas polach. Tak więc wraz z postępem gry zostaną ci udostępnione nowe moduły broni. Niektóre są przydatne do eliminacji grupy małych statków, zaś inne dają nam właściwości defensywne. Ale by nie być gołosłownym, postarajmy się je omówić. Pierwszy z takich modułów to moduł HP. Jest to taki podstawowy klocek dostępny od początku gry. Zwiększa on ilość posiadanego przez nas życia, tak więc jeśli stwierdzisz, że przeciwnikowi zbyt łatwo przychodzi rozwalenie twojego statku, to znak czy też sygnał do tego, że należałoby dodać minimum 1 bądź 2 moduły wytrzymałości. Lub też po prostu nie dać się trafiać. Drugi z modułów to moduł plazmy i jest to podstawowy moduł ofensywny. Pozwala strzelać wiązkami plazmy ukierunkowanymi w stronę kursora myszki. Strzały są dość szybkie i przemierzają prawie całą planszę, więc tym samym mogą robić taką barierę zaporową przeciwko wrogom, którzy zmierzają w naszym kierunku. Czasami strzelamy w miejsce, w które za chwilę przemieści się wróg, tak więc sprawdzało się to bardzo dobrze. Powiem, że te moduły plazmowe to jest jeden chyba z najlepszych tutaj modułów. Wystarczy obłożyć wszystkie pola, dodać troszkę obrony i już mamy praktycznie nie do rozwalenia statek. Problemem są niektóre poziomy, gdzie jest masa przeciwników, ale i na to są pewne rozwiązania. Kolejny z modułów to Blade, czyli tak jakby miecz, też świetlista łuna, która przypomina miecz, krążona wokół naszego statku i jest to jakby taka linia, można powiedzieć, zbliżona kształtem do miecza. Kilkukrotnie obiega nasz statek, zadając obrażenia wszystkiemu wokół. Aktywujemy go za pomocą spacji, posiada dość duży zasięg i idealnie nadaje się do niszczenia dużej ilości małych obiektów. Jednak jest tu pewien mały aspekt. Wymaga ładowania. Ładunki w postaci takich 2 czy też 3 białych kulek pojawiają się na planszy wraz z rozpoczęciem poziomu i nieco później po użyciu broni, jak już wyczerpiemy wszystkie ładunki. Dlatego nie należy zbierać więcej niż jednej sztuki, trzeba po prostu zostawić sobie resztę tych ładunków na później. Jest to broń przydatna na niektórych poziomach, na których atakuje nas masa przeciwników z wielu miejsc jednocześnie. Wreszcie takich poziomów wolałem użyć zamiast niej zwykłych tych działek plazmowych, tak więc jeżeli jakiś poziom jest za trudny, przegrywamy go, bo nas przeciwnicy po prostu zjadają, to znak ku temu, żeby tego Blade'a sobie zainstalować. Kolejny moduł to taki moduł laserowy, Laser Ray, czyli taka sieć laserowa.
Jest to moduł strzelający wiązką promieni laserów na wprost przez całą planszę. Jest to przydatne na kilku poziomach, na których musimy ostrzeliwać się w wąskim korytarzu. Jak dla mnie były one mało użyteczne, raz tylko czy dwa razy spróbowałem i wolałem zastąpić je przez podstawowe moduły plazmy, które strzelają w każdym kierunku i jak dla mnie są bardziej efektywne. Kolejny z modułów, który tak naprawdę trzeba mieć, to shield, czyli osłona. Regeneruje się ona samoczynnie, tak więc jeśli ją utracimy, po chwili, tak mniej więcej po chyba 5 bądź 10 sekundach, ona na nowo się zregeneruje, tak więc trzeba po prostu wtedy uciekać, żeby nie dać się trafić. Wytrzymuje tak mniej więcej jeden czy też dwa trafienia w nasz pojazd, po czym znika. I od tego momentu zadawane nam obrażenia będą już bić w punkty życia. Bardzo przydatny moduł, jak wspomniałem, trzeba go posiadać. Pozwala uniknąć straty punktów życia, czyli HP. Po zbiciu osłony trzeba po prostu chwilę odczekać i tutaj trzeba też powiedzieć o czym nie wspomniałem, że jeżeli nie będziemy strzelać, będziemy tylko się poruszać, to wtedy przyjmujemy kształt takiej jakby iskry i jesteśmy mniejszym obiektem, trudniej jest go trafić, tak więc to jest chyba sygnał ku temu, że wtedy należy brać nogi za pas. Kolejny moduł to Nova. Jest to moduł strzelający takim gradem kul, odbijają się one od ścian pomieszczenia. Są dobre przy jednoczesnej ilości dużej ilości przeciwników na planszy. Podobnie jak inne bronie ładowalne, tak i ta wymaga zebrania ładunków porozrzucanych po planszy. Jak już wspomniałem, ona się przydaje w poziomach z dużą liczebnością wrogów. Kolejny z modułów to Lightning Arc, czyli taki jak można powiedzieć łuk elektryczny. Ma on dosyć ograniczony zasięg, jednak jest to wyjątkowo przydatna broń, którą także warto jest mieć na pokładzie. Atakuje przeciwników w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i też doskonale się sprawdza jako broń defensywna, ale też jako ofensywna. Natomiast jeśli się nie przemieszczamy i jesteśmy aktualnie w trybie ostrzału, to wtedy samoczynnie atakuje najbliższego wroga, lecz minusem jest to, że posiada dosyć krótki zasięg. Kolejny z modułów to Defender, jest to jeden z najlepszych modułów obronnych. Samoczynnie strzela we wszystkie lecące w naszym kierunku pociski, dzięki czemu jest tym samym wspaniałym dodatkiem defensywnym i naprawdę, naprawdę pomaga w czasie walk na poziomach, w których przeciwnicy do nas strzelają. Jest pasywny i nie atakuje żadnych wrogów, on się zajmuje jedynie zestrzeliwaniem pocisków, które lecą w naszym kierunku. Dobrze jest zapakować nieco tych defenderów, jeśli walczymy z wrogiem, z takim bossem, który sieje pociskami, dzięki temu jak gdzieś oddalimy się i te pociski do nas dolatują, to on jest w stanie je zestrzelić. I już ostatni z modułów to moduł takich dronów. Wymaga niestety amunicji i wypuszcza kilka takich statków, kilka dronów, które latają po całej planszy i atakują wrogów znajdujących się na trasie ich przelotu. Zajmuje dużo miejsca i tak naprawdę nie za bardzo się sprawdza. Poziom trudności. Gra udostępnia nam 40 poziomów wprowadzonych w formie jakby takiej historii, w której musimy przejść jeden po drugim. Są po kolei ponumerowane 1, 2, 3, 4 i tak dalej. I żeby przejść do kolejnego, to oczywiście trzeba odblokować jakieś pomieszczenie po drodze. Każde z takich pomieszczeń, każdy z tych poziomów posiada dwa tryby trudności, różniące się ilością atakujących nas wrogów oraz zmiennym układem i wytrzymałością przeciwników. To łącznie da 80 poziomów do pokonania. Z tym, że tutaj nie ma tak, że musimy te poziomy przechodzić. Wystarczy, że przejdziemy albo na łatwym, albo na trudnym poziomie trudności dany poziom, dany jakby pokój i możemy gonić do następnego. Można wrócić do danego pokoju, jeśli chcemy zebrać więcej tych punktów pozwalających na rozbudowę powierzchni naszego pojazdu. Tak więc mamy 40 jakby pokoi i jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że każdy ma dwa poziomy trudności, to łącznie jest to 80 poziomów, które możemy pokonać. Przechodzenie trudniejszych wersji poziomów, jak już wspomniałem, nie jest wymagane do ukończenia całości gry. Poziom trudności jak dla mnie jest zbalansowany, ja bym nawet powiedział, że chyba nawet jest za łatwo. Przemierzając łącznie jakieś 50 bądź 60 poziomów, ponieważ niektóre przechodziłem raz jeszcze na tym trudniejszym poziomie, by zdobyć kolejne punkty rozbudowy, powtarzałem dosłownie kilka z nich tam, gdzie poległem, a największy taki problem stanowiła ostatnia walka finałowa, no i to musiałem już powtórzyć kilka razy, by ją przejść i przede wszystkim poznać zachowanie przeciwnika. Jak się okazuje, jak się wie, gdzie strzelać, no to wtedy jest znacznie łatwiej. Wszyscy przeciwnicy mają pewien schemat poruszania się, więc wystarczy go po prostu poznać i wtedy też wiemy,
w jaki sposób musimy się przemieszczać, by od nich nie oberwać, a też skutecznie ich eliminować. Po przejściu gry próbowałem jeszcze kilkunastu poziomów na wyższym poziomie trudności i tu owszem zdarzało mi się paść, aczkolwiek wszystko zależy to od doboru broni, jaki zabierzemy na dany poziom. W niektórych wystarczy brutalna siła ognia, w innych natomiast przydałoby się coś do walki z zatrzęsieniem wrogich statków, bo to jest chyba najtrudniejsze. Nawali tego na planszę i ciężko po prostu jest przed nimi uciec. Tak więc jeśli chodzi o moją ocenę, jest to ocena pozytywna, jest to mocne 7 na 10. Gra jest dosyć ciekawą zręcznościówką i ja choć grywam dosyć rzadko w takowe, to ta jednak przypadła mi do gustu na tyle, iż przeszedłem ją niemal jednym ciągiem w ciągu 2 bądź 3 dni. Powiedziałbym nawet, jak już wspominałem, że jest dosyć łatwa i autorzy chyba powinni nieco podkręcić poziom trudności. Gdy już ją skończyłem, to chyba raczej poczułem lekki niedosyt. Gra mogła być troszkę dłuższa, mniej więcej taką może 1/4 całości. Grafika jest schludna, choć może nazbyt surowa, a przeciwnicy tacy, choć mechaniczni, są dosyć ciekawie wykonani, a efekty graficzne w postaci wybuchów, tam eksplozji, ostrzału stoją na wysokim poziomie. Fajnie zrealizowany jest też pomysł z przemieszczaniem się i walką. Przemieszczając się nie możemy prowadzić ostrzału, za to poruszamy się szybciej i nasz statek jest mniejszy. No i to oczywiście ułatwia lawirowanie i ucieczkę przed przeciwnikami. Pełny rozmiar naszego gardiana jest aktywowany tylko w czasie otwierania ognia, czyli dopóki strzelamy, dopóki trzymamy ten przycisk myszki, a to też wiąże się z tym, że jesteśmy troszkę wolniejsi, no i w pewnym momencie musimy się przełączyć znowu tego trybu niestrzelania i uciekać. I trzeba wtedy balansować między strzelaniem, przełączaniem się do tego drugiego trybu i właśnie też trzeba nadmienić o tym, że zbierać te pieniądze, te kwadraciki po pokonanych wrogach musimy, czy tam możemy, tylko w tym trybie ruchu, czyli w trybie przemieszczania się. One też znikają w jakimś czasie, chyba tak mniej więcej po 10 sekundach, więc tutaj będzie takie lawirowanie między ucieczką, by nie dać się trafić, a chęcią zabrania trochę tych pieniędzy. Muzyka, która jest w grze, też jest ciekawie dobrana. Jak już wspomniałem, tylko jeden kawałek mi się nie podobał. Nie wiem, co autor tego kawałka chciał przedstawić, ale według mnie on tak nie za bardzo pasował. Cenowo, jeśli chodzi o tą grę, to jest też dosyć tanio. Gra kosztuje 20 kilka złotych. Tak więc jeśli spotkasz ją na wyprzedaży, możesz spokojnie brać. Ja myślę, że się nie zawiedziesz. Tak więc jeśli chodzi o plusy gry, to przede wszystkim jest to grafika, która choć prosta, to w połączeniu z efektami wybuchów i tak dalej cieszy oko. Mamy tu także ciekawy tryb rozgrywki i przełączanie trybów kierowanego przez nas statku, czyli ta wspomniana ucieczka i ostrzał to do gracza należy decyzja, kiedy należy przerwać ostrzeliwanie wroga i uciekać. Ciekawie jest także opowiedziana historia sześcianu, niestety jest po angielsku. Całość trzyma się kupy, ale powiem, że troszeczkę zaskoczyło mnie zakończenie. Nie będę wam zdradzał, jak ktoś chce, to sobie przejdzie i pozna. Jest tu też ciekawie zrobiony, ponieważ mamy dwie historie. Historię właśnie tych najeźdźców i historię nas jako tego obrońcy. Poznajemy po kolei tajemnicę tego sześcianu i naszych jakby zarządców tych systemów, które nami zawiadują. I tu też jest ciekawie zrobione. Fajne jest także to, że nie ma tutaj nacisku na gracza odnośnie przechodzenia poziomów w trybie trudniejszej rozgrywki. Nie musimy wracać, to od nas, do nas należy ta decyzja, czy będziemy przechodzić ten trudniejszy poziom, czy też damy sobie spokój i polecimy na łatwym. Fajny pomysł też z rozbudową i odblokowaniem tych kolejnych miejsc, w których możemy swoją broń alokować. Gra ma też minusy. Przede wszystkim według mnie największym takim minusem jest brak losowości poziomów. Jest to gra niestety, ale tylko na 1 bądź 2 przejścia. Jest nazbyt krótka. No i ta wspomniana ścieżka dźwiękowa, taka wyrwana z kontekstu, jakiś dziwny utwór. No i jak wspomniałem, gra też jak dla mnie jest troszeczkę przykrótka. Jak już się człowiek rozchodzi, to gra się kończy. Przydałoby się także tutaj podbić poziom trudności, by stanowiło na pewne wyzwanie, a być może podbić koszta samych elementów, żeby jednak to było jakieś wyzwanie dla gracza, bo te poziomy można przechodzić wielokrotnie i to by też pomagało grze po prostu jakby przyciągnąć nas na dłużej. To chyba byłoby lepsze. Musielibyśmy wracać do poprzednich poziomów, by dorobić nieco kasy i dopiero wtedy byśmy mogli zakupić moduły. Może sugeruję autorowi, że ceny podniósł w tym sklepie. Tak więc to tyle odnośnie tej gry.
Jeżeli Was zaciekawiła, możecie sobie ją nabyć. Jak wspomniałem, jak znajdziecie ją na wyprzedaży, śmiało można brać. Myślę, że nikt się nie zawiedzie. Tak więc to tyle. A ja wracam do badania kolejnych gier. Do zobaczenia. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. pod adresem jakżeby inaczej hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do grona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji.